Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Łodzi. Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Katarzyna Giedro i ci moi drodzy, znów co tydzień będziemy się spotykali w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM w Łodzi. Będziemy się spotykali w programie To był tydzień w Łodzi, a dzisiaj gośćmi mojego programu będą przedstawiciele MPK Łódź. Sebastian Grochala, rzecznik prasowy, Piotr Królak, sekcja sprzedaży biletów MPK i Adam Kralisz, specjalista do spraw biletomatów. Moi drodzy, już wiadomo, o czym będziemy sobie rozmawiać. Na początek roku szkolnego przypomnimy wszystko o biletach. Jak kupić, gdzie kupić, dlaczego warto nie zapomnieć kupić biletu i jakie są najczęstsze problemy pasażerów, jeśli chodzi o obsługę biletomatów. O tym wszystkim w dzisiejszym programie To był tydzień w Łodzi, moi drodzy, czyli biletomaty. Taki tytuł programu możemy sobie śmiało nadać. Poza tym... To jest radio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi. No to zaczynamy, moi drodzy, program To był tydzień w Łodzi. W studiu Radia Złote Przeboje dzisiaj goście z MPK. Piotr Królak, sekcja sprzedaży biletów, Adam Kralisz, specjalista do spraw biletomatów i Sebastian Grochala, rzecznik łódzkiego MPK. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o biletach, bo rozpoczął się nowy rok szkolny, no i musimy po pierwsze przypomnieć różne zasady i przypomnieć, jak, gdzie kupić bilet, a po drugie poinstruować też, dać pewne rady, jak na przykład powinni sobie radzić z tym pierwszoklasiści. Tak? Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Łodzi. Dokładnie tak. Każdy nowy rok szkolny to jest taki czas, kiedy nam pojawiają się dwie grupy, takie główne, dwie nowe grupy pasażerów, czyli ci najmłodsi pasażerowie, którym rodzice już pozwalają na to, żeby korzystali z komunikacji miejskiej, więc dzieci, które jeżdżą do szkoły. Ale druga grupa, co prawda, ona, mamy nadzieję i tego życzymy, żeby w większości byli to studenci, którzy dopiero zaczną rok szkolny od inauguracji, a nie od sesji poprawkowej, która zaraz się rozpoczyna. Natomiast rzeczywiście chcielibyśmy w związku z tym, że dla tych grup to może być nowa przygoda i dla rodziców tych dzieci jakby korzystanie z usług MPK, to co się dzieje teraz odbiega znacząco od tego, co sami pamiętają na przykład z czasu, kiedy korzystali z komunikacji miejskiej. A dla osób, które przyjeżdżają do Łodzi, no na pewno ten pierwszy okres taki, kiedy trzeba się zaznajomić, zapoznać z tym, jak w ogóle komunikacja miejska u nas w mieście funkcjonuje, no chcemy to ułatwić i dzięki temu i dzięki tej audycji mamy nadzieję, że to korzystanie z komunikacji miejskiej, ten początek będzie na pewno łatwiejszy. No to powiedzmy, jak i gdzie kupić bilet w Łodzi? Tak, mamy szeroką ofertę, kilka kanałów dystrybucji. Taki najbardziej rozpowszechniony to jest sklep internetowy. Wchodzimy na stronę www.migawkaloć.pl do sklepu internetowego, tam możemy zakupić bilet okresowy na kartę migawka, wpisując jej numer i tam po kolei dokonując operacji, złożyć też wniosek, tak, na kartę. Kolejnym kanałem to jest 5 operatorów telefonii komórkowej, gdzie możemy kupić bilet przez komórkę, łatwo, prosto i przyjemnie. Kolejnym kanałem to są 750 sztuk automatów biletowych. Tutaj kolega dokładnie opowie, co te automaty oferują. No i oczywiście standardowe, czyli 110 punktów sprzedaży, gdzie rozlokowanych w Łodzi, w Zgierzu, w Konstantynowie, w Pabianicach, także jest dosyć dużo rozbudowana sieć sprzedaży. No i dodatkowo jeszcze, tak ciężko to oszacować, ale szacujemy, że około 2000 prywatnych sklepów, sklepików, kiosków, gdzie bilety komunikacji miejskiej są dostępne, a także nowość od jakiegoś czasu, takie nasze sklepy, czy też kioski, czyli stacjonarne biletomaty. Od kilku miesięcy w Łodzi takie biletomaty są, w 10 punktach możemy je spotkać. A jakie mamy te bilety w ogóle? W Łodzi są bilety czasowe, jednoprzejazdowe, natomiast najbardziej popularne są właśnie czasowe, obecnie do 40 i do 60 minut, a po 1 listopada wraca cennik 20, 60, 40 i 60 minut. I mamy też migawki, tak? Czyli to są jakby dwie możliwości, co możemy kupić, bilet albo migawkę. Tak, jeżeli ktoś korzysta często z komunikacji miejskiej, zachęcamy do kupienia migawki. Są one na okres 30 dni, 90 dni, są też krótsze, 14-dniowe, jeżeli ktoś gdzieś tam akurat wchodzi jakiś urlop czy wyjazd, to wtedy może kupić krótszy okresowy bilet. I są zarówno imienne, jak i na okaziciela, przy czym imienne są tańsze. Wszystkie migawki są kodowane na kartach specjalnych właśnie imiennych.
które można wyrobić w punktach sprzedaży biletów, w punktach obsługi, których jest 5 zlokalizowanych w Łodzi. To teraz powiedzmy o tych biletomatach, jak z nich korzystać? No biletomatów jest bardzo dużo, tak jak już kolega wcześniej wspomniał. Mamy 10 stacjonarnych i ponad 700 mobilnych. Generalnie praktycznie we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, w przypadku tramwajów to jest bardzo ważne, tylko w pierwszych wagonach, jak mamy dwuczłonowy tramwaj, można spotkać biletomat. W tych biletomatach można kupić absolutnie wszystkie bilety z taryfy, a więc zarówno jednorazowe, jak i okresowe. W przypadku okresowych oczywiście trzeba mieć przy sobie migawkę, natomiast jeśli chodzi o formę płatności, płaci się w nich kartami płatniczymi, zarówno stykowymi, jak i bezstykowymi. To jest radio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi. Więc niezależnie od tego, czy korzystamy tylko z wersji z PIN-padem, czyli żeby trzeba wpisać PIN, jak i zbliżeniowej w płatnościach do 50 zł, bilet bez problemu zakupimy. Czy obsługa tych biletomatów jest trudna? Ja mówię to w kontekście tego, że ci mali pasażerowie się pojawią, tak? Na przykład pierwszoklasiści. Obsługa jest bardzo intuicyjna i wielokrotnie spotkaliśmy się z osobami, które bały się biletomatów, a po spróbowaniu po raz pierwszy płatności powiedzieli, że to jest rzeczywiście dziecinnie proste. Pierwszoklasista z intuicją. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Łodzi. Tak naprawdę po prostu trzeba do tego biletomatu podejść i troszeczkę sobie poklikać, sprawdzić. To naprawdę nie gryzie, nie trzeba się tego biletomatu bać. Nie zepsujemy go, nawet jeżeli do transakcji nie dojdzie, czyli jeżeli po prostu tylko chcemy sprawdzić, przekonać się, czy potrafimy się z nim obsłużyć. Na wierzchu biletomacie są wyciągnięte te najczęściej obsługiwane bilety. A oprócz tego mamy odpowiednie przyciski, które naciskamy. Panel dotykowy jest, który obsługujemy i możemy po prostu swobodnie korzystać, przechodzić do kolejnych plansz, dokonać płatności kartą. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Czyli kupno biletu w Łodzi nie jest problemem? No oczywiście kiedyś był problem, jeśli chodzi o właśnie soboty, niedzielę, o późne godziny wieczorne czy nocne. Natomiast w tym momencie biletomaty rozwiązały ten problem. Również sklep internetowy, który umożliwia o każdej godzinie dnia i nocy zakupić bilet okresowy tym razem, też ten problem rozwiązuje. Także wydaje się, że jeżeli jest tylko dobra wola, no i oczywiście jeżeli są pieniążki w portfelu w postaci karty lub monet w przypadku biletomatów stacjonarnych bądź takich tradycyjnych form płatności, to nie ma żadnego problemu. Są jakieś problemy? Z czym się spotykamy? No, czasem się zdarzają. Zdarzają się te kwestie na przykład z biletów czasowych i tego, że często pasażerowie pytają się na przykład, czy można łączyć ze sobą bilety, czy nie. Zdarzają się takie, to są sytuacje wyjątkowe, dlatego że jakby reguła jest jedna, to znaczy możemy kupić bilet albo jednoprzejazdowy i dzięki temu jechać jednym pojazdem do końca, albo właśnie stosować bilety czasowe i wtedy ogranicza nas czas. Dodatkowo chyba takim utrudniającym poruszanie się niektórym pasażerom, szczególnie tym, którzy przemieszczają się z Łodzi na przykład do innych miast, bo jak wiadomo, my obsługujemy też inne miasta, no to jest kwestia stref, na które jest podzielona taryfa biletowa. Mamy strefę tak naprawdę miejską, łódzką i podmiejską, która obejmuje właśnie obszary poza granicami administracyjnymi Łodzi. A łódzki bilet aglomeracyjny to też się jakoś wiąże z MPK? Tak, my jesteśmy, bierzemy udział w tym projekcie. Dodam, że niedawno w targach Trako bilet WBA został nagrodzony, także serdecznie zapraszamy do głosowania na to, bo to jest jakiś tam sukces naszego województwa, tak? Ta oferta biletowa spotkała się z jakimś zainteresowaniem ogólnopolskim, że to jest dobry kierunek w tym, żeby połączyć wszystkie te rodzaje komunikacji, żeby było jak najlepiej dla pasażera. No właśnie, to powiedzmy troszeczkę, na czym to polega ten bilet aglomeracyjny. Bilet aglomeracyjny upoważnia do przejazdu łódzką koleją aglomeracyjną, przewozami regionalnymi, jak i też MPK na wspólnym jednym bilecie. Przez cały dzień na przykład możemy się... To są bilety okresowe, dostępne miesięczne, tak? Można sobie je kupić i podróżować bez obaw, że w którymś z środków zostanie ktoś złapany, że bilet jest nieważny.
Co jeszcze, jeśli chodzi o bilety, możemy dodać? No, trzeba może starać się pomagać pasażerom właśnie wyjaśnić jakieś tam niejasności. Pamiętajmy o tym, że bilety czasowe, no właśnie te do 40 czy do 60 minut, obowiązują niezależnie od tych granic stref taryfowych. Czyli czy jesteśmy w Łodzi, czy jesteśmy w Ozarkowie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, to obowiązuje nas tylko czas. Druga istotna rzecz jest taka, że jeżeli bilet jest do 40 minut, a z powodu na przykład korków jedziemy dłużej, to nie musimy dokasowywać innego biletu, tylko obowiązuje nas tak zwany rozkładowy czas jazdy. Czyli wytłumaczmy może, co to znaczy. To jest radio. Złote przeboje. 101 i 3 FM w Łodzi. Jeżeli więc od punktu A do punktu B mieliśmy przewidzianą jazdę na 35 minut, a z powodu korków, nie wiem, jechał 44, to nie znaczy, że no, należy tutaj psioczyć na MPK czy tego. No wiadomo, no, sytuacja w związku z remontami jest taka, jaka jest. Wszystkim nam jest troszkę ciężej, ale biletu nie musimy dokasowywać innego. Drodzy słuchacze, MPK i biletomaty to główny temat dzisiejszej audycji, więc do niego jeszcze wrócimy. A teraz... To jest radio. Złote przeboje. 101 i 3 FM w Łodzi. Biletomaty, ciąg dalszy. Sebastian, proszę, chciałeś coś powiedzieć. Tylko ważne jest to, żebyśmy w przypadku kontroli też nie tracili głowy, nie denerwowali się tutaj, dlatego że trzeba zrozumieć jakby też istotę pracy kontrolerów. Kontrolerzy nie są od tego, żeby tutaj rozważać, czy rzeczywiście była awaria, czy były korki, czy ten przejazd odbywa się w czasie rozkładowym, czy też nie, tylko są od tego, żeby w czasie bieżącym określić, czy jedziemy, jakby, czy mamy ważny bilet, czy nie. Jeżeli mamy nieważny bilet, to na pewno kontroler będzie chciał tutaj wystawić nam mandat. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Łodzi. I wtedy niezależnie od tego, czy właśnie mieścimy się w rozkładowym czasie, czy z powodu korków, czy awarii coś było nie tak i jedziemy dłużej, wtedy należy przyjąć taki mandat, a następnie się od niego odwołać. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, wysyłając do nas tylko maila, gdzie piszemy, że była taka sytuacja, rzeczywiście przyjęliśmy mandat, wpisujemy numer tego mandatu oraz opisujemy sytuację. My dzięki temu, że wszystkie pojazdy są monitorowane na bieżąco, doskonale wiemy, czy było opóźnienie, czy nie było opóźnienia, jeżeli tak, to z czego ono wynikało, i na tej podstawie podejmujemy decyzję. Zawsze to są decyzje na rękę pasażerom, więc nie trzeba się obawiać o to, że zostaniemy ukarani. Zwracamy też uwagę na to, że w naszej taryfie biletowej jest trochę takich różnych ciekawych biletów więcej. Między innymi są bilety grupowe, jednodniowe, z których zachęcamy do korzystania, których zachęcamy szkoły, wychowawców klasowych gdzieś na jakieś wyjazdy, wycieczki. Ten bilet się bardzo opłaca. Jeżeli już tylko grupa dzieci liczy powyżej 10 osób razem z nauczycielem, to opłaca się kupić jeden bilet i raz go skasować, a nie kasować ileś tam biletów pojedynczych, bo czasem spotykały się takie sytuacje, że kasowanie trwało, powiedzmy, przystanek albo więcej, i kontroler no, nie był tutaj, nie zrozumiał tej sytuacji, że powiedzmy to długo trwa i że tam były jakieś tam, mogło dojść do jakichś problemów. Natomiast ten bilet rozwiązuje wszelkie problemy, jest też korzystny finansowo. Są też w naszej ofercie bilety semestralne, 4-miesięczne, 5-miesięczne. Studenci czy uczniowie też chętnie z nich korzystają. Jakich biletów sprzedajecie najwięcej? Najbardziej, jeżeli chodzi o bilety jednorazowe, to, no, że tak powiem, najbardziej takim popularnym biletem jest ten bilet aktualnie do 40 minut, przedłużony, no bo to jest podstawowy bilet, tak, który pasażerowie najchętniej kupują. Jeżeli chodzi o bilety okresowe, no to jest to bilet 90-dniowy, ponieważ jego cena jest najatrakcyjniejsza w porównaniu do biletów miesięcznych na przykład, czy też jednorazowych po przeliczeniu na jeden przejazd, tak? No to każdy z mieszkańców, że tak powiem, kupuje bilet, który mu się najlepiej opłaca, tak, zgodnie do swoich potrzeb. Jeżeli chodzi o kwestie związane z wyjaśnieniem tych różnych wątpliwości, to oczywiście my jesteśmy dostępni na tramwajowej, można zadzwonić na infoliniach, też tutaj razem próbujemy wychodzić, jesteśmy na różnych, obecni na różnych eventach. Teraz będziemy na mikserze regionalnym, będzie tam stanowisko, będzie można podejść, będzie można przeszkolić się z obsługi biletomatu, bo biletomat też będzie. Będzie można złożyć wniosek na migawkę, także wszystkie wątpliwości na tym stanowisku postaramy się rozwiać, nauczyć i pomóc, tak? Znaczy jesteśmy na szkoleniach dla seniorów na przykład, dlatego że w czasie, kiedy wprowadzaliśmy biletomaty, tutaj ciekawa
historia, byliśmy na takim szkoleniu dla seniorów, pokazywaliśmy biletomat i myślę, że Piotr może opowiedzieć o tym, jak to wyglądało. To znaczy, tak jak kolega tutaj powiedział, że pierwszy kontakt z biletomatem jest taki, no, to jest normalne, każdy się boi czegoś nowego, tak? Na tym szkoleniu, gdy byliśmy z rzecznikiem, też panie podchodziły na początku sceptycznie, jakoś tak niepewnie do tego urządzenia, jednak gdy pokazaliśmy, jakie jest to proste i ten, to prawie większość pani wyciągnęła kartę i prawie tam sprzedaliśmy biletów za 300 czy 400 zł. To na trochę jest tak, że niestety opinia jest taka, że no właśnie osoby starsze albo nie wszyscy posiadają karty, nie wszyscy będą z tego korzystać. No my obserwujemy cały czas wzrost sprzedaży biletów przy użyciu biletomatów i to stacjonarnych i tych mobilnych. Zresztą tych biletomatów stacjonarnych zaraz przybędzie o kolejne 6, więc będziemy mieli już 16 takich urządzeń. Cieszymy się z tego, że te biletomaty mobilne, też coraz więcej osób jakby cieszą się coraz większym zainteresowaniem pasażerów. To jest radio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi. Tak sobie myślę, że my tak mówimy o tych biletach. Warto powiedzieć Państwu o tym, że wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.mpk.los.pl, dlatego że dla nas pewnie sporo z tych wszystkich określeń jest czymś normalnym, zrozumiałym, my posługujemy się tym na co dzień. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś trudności czy czegoś nie rozumie, to na pewno nasza strona internetowa, gdzie to wszystko jest wyszczególnione, opisane, a także strona migawki, to są takie miejsca, gdzie znajdziemy instrukcje. Szczególnie tutaj chyba warto polecić stronę migawki osobom i rodzicom, którzy będą kupować bilety swoim dzieciom, ale studentom też. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Łodzi. Bo wiadomo, że studenci liczą się z każdym groszem i tutaj bilety okresowe na pewno będą czymś atrakcyjnym. Na stronie internetowej po zalogowaniu się, po dokonaniu jakby tych pierwszych czynności, nie tylko znajdziecie Państwo informacje o tym, jak funkcjonuje jakby migawka, cały system, jakie są bilety okresowe, ale też dowiecie się o tym, że na przykład jest taka możliwość po dopisaniu swojego adresu e-mailowego w odpowiednie miejsce, abyśmy my wysyłali Państwu przypomnienia o tym, kiedy mija termin ważności biletów. Dzięki temu sporo osób na pewno żyje spokojniej, bo wie, że 3 dni przed upływem terminu ważności na swojego maila otrzymacie Państwo komunikat o tym, że termin upływa. Co więcej, jest też możliwość dla rodziców na przykład zarządzanie różnymi kontami migawek, które mamy. Możemy podpiąć sobie pod siebie migawkę córki, syna, może nawet męża i z jednego konta jakby pilnować tutaj wszystkich biletów, wiedzieć do kiedy są ważne. Czy dziecko kupiło migawkę? Czy kupiło, ale też przedłużać. Pamiętajmy o tym, bo to też jest ważne, że w momencie, kiedy dokonujemy zakupu przez internet, jakby ten bilet jest, on jest zakupiony, natomiast fizycznie nie jest naniesiony na kartę, na nośnik, którym jest migawka. I aby tego dokonać, można stosować jedną z trzech metod. Czyli po pierwsze, albo zrobić to w jednym z punktów sprzedaży biletów, gdzie po prostu przychodzimy z migawką, mówimy, że kupiliśmy bilet przez internet, pani nam wgrywa bilet na migawkę, albo w jednym z biletomatów. I wtedy robimy to samodzielnie, po prostu wkładamy migawkę do czytnika, pojawia się ekran i tam klikamy, żeby bilet został zakodowany. Albo podczas najbliższej kontroli mówimy kontrolerowi o tym, że kupiliśmy bilet przez internet i prosimy go o to, żeby nagrał nam bilet na kartę. On to robi i dzięki temu jakby mamy dokonaną transakcję taką już od początku do końca i wszystko jest bezpiecznie. No my zachęcamy szczególnie rodziców do tego, żeby z tej formy kupowania korzystali, nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba się martwić. Myślę, że to jest po prostu znak czasu, to, że właśnie teraz sprzedaż biletów przenosi się na te transakcje internetowe, coraz więcej osób korzysta z biletomatów. Obserwujemy też powolny, co prawda, ale wzrost cały czas sprzedaży biletów przy pomocy telefonów komórkowych. To jest ciekawa opcja, szczególnie dla osób, które podróżują, jadą z różnych miejsc w nocy, no to przez 24 godziny na dobę można kupić bilet w prosty sposób. Telefony zazwyczaj wszyscy mamy przy sobie, więc nie jest to kłopot. A dla osób, które przyjeżdżają do Łodzi, nawet chyba ze Zgierza czy z miast tutaj okolicznych, nie mówiąc o Warszawie chociażby, to jest o tyle ciekawe, że te aplikacje, które my posiadamy, to są też aplikacje, które znajdziecie Państwo w swoich miastach. Więc mając jeden system, jedną taką portmonetkę przypiętą do telefonu komórkowego, możemy kupować bilety w Łodzi, w Zgierzu i w innych miastach, po których się poruszamy. No ale tak jak mówimy, tych informacji jest na tyle dużo, że chyba najwięcej jednak i na spokojnie dowiecie się Państwo wszystkiego ze strony internetowej. Ja jeszcze tak zapytam, czy poproszę, żeby padła tutaj jakaś gigantyczna liczba, ile tych biletów sprzedajecie, nie wiem, w skali roku, w skali miesiąca, jakby to macie jakieś statystyki?
Rynek biletów w Łodzi jest wart około 140 milionów złotych. To oczywiście się waha z roku na rok, raz jest mniej, raz jest więcej. Mam nadzieję, że ta liczba cały czas będzie wzrastać i że tak powiem osiągniemy jakiś tam sukces, nawet będzie to 160-170 milionów złotych. Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby kupowali bilety, żeby nie narażali się na jakieś przykrości związane z późniejszymi odwołaniami i tak dalej, bo to jest najprostsza i najłatwiejsza droga do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. No inna sprawa jest też taka, że dzięki temu, że korzystamy i płacimy za przejazdy, my jako wszyscy zyskujemy, znaczy dzięki temu te pieniądze trafiają z powrotem do budżetu miasta. Skąd może być zasilana komunikacja miejska, jeżeli MPK jakby wykazuje, że ten wzrost sprzedaży biletów się odbywa? To jest radio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi. To też łatwiej nam negocjować ze skarbnikiem miasta kolejne środki na zakup chociażby nowych tramwajów czy nowych autobusów. Dlatego tak ważne i tak bardzo jakby staramy się przekonać Łodzian do tego, że, no, że nie ma co tutaj oszukiwać, nie ma co szukać jakichś dróg na skróty, warto zapłacić tą złotówkę czy dwa złote za przejazd komunikacją miejską, bo dzięki temu naprawdę możemy się rozwijać, możemy się poprawiać. Słuchajcie, tutaj Łodzianie dzisiaj dobre rady z MPK, no i prośba właśnie. Moi drodzy, teraz na chwilę zmiana tematu. Stradio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy. Moi drodzy, rozmawiamy dzisiaj o biletomatach. W studiu Radio Złote Przeboje Sebastian Grochala, rzecznik prasowy łódzkiego MPK, Adam Kralisz, specjalista do spraw biletomatów i Piotr Królak, sekcja sprzedaży biletów MPK. Na początek roku szkolnego postanowiłam, moi drodzy, przypomnieć Wam, jak kupić bilet, gdzie kupić bilet i jakie są problemy pasażerów z obsługą biletomatów. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Łodzi. Rozmowę o biletomatach i o biletach w ogóle skończyliśmy na tym, że warto kasować bilet, no bo dzięki temu MPK może się rozwijać. A bez pieniędzy nie będzie to możliwe. To... Znaczy to była chyba prośba wygłoszona do tych, którzy nie płacą za bilet, a jeżdżą, tak? Ale z drugiej strony też myślę, że ważne, żeby ci, którzy płacą, mieli takie poczucie, że to jest okej, okay, że to jest w porządku, że my też jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za to, że nie oszukujecie, nie idziecie na skróty i właśnie wolelibyśmy, żeby jak największa ilość Łodzian w ten sposób podchodziła do tego, że po prostu tak jak idziemy do sklepu, tak jak korzystamy, nie wiem, z taksówki, z samolotu, poruszamy się własnym samochodem, no to wszystko niestety kosztuje. Te ceny, jeżeli chodzi o Łódź, tutaj możemy się pochwalić spokojnie, są naprawdę relatywnie niskie w porównaniu z innymi miastami. Tak. Robiliśmy takie porównanie i rzeczywiście komunikacja w Łodzi jest najtańsza. Nawet troszkę z lekkim ironicznym uśmiechem analizowaliśmy takie różne medialne doniesienia, że właśnie w Łodzi komunikacja jest droga, tylko że osoby, które to badały, podawały jako bilet podstawowy w Łodzi bilet jednoprzejazdowy, który jest o wiele droższy. A tak jak tutaj kolega wspomniał, no u nas podstawowym biletem jest bilet do 40 minut obecnie, który jest o wiele, wiele tańszy. I nawet rzeczywiście komunikacja miejska w Łodzi, ktokolwiek to przejeżdża z innych miast, widać wyraźnie, że jest najtańsza. Jeszcze tutaj padła ta kwota 140 milionów złotych, że też stale rośnie, czyli tych pasażerów przybywa, a z drugiej strony tych samochodów na ulicach, nie wiem, wydaje mi się, że widać coraz więcej. Jak to jest? To znaczy, oczywiście w momencie, kiedy mamy do czynienia z remontami, kiedy mamy wyłączone całe linie tramwajowe w związku z chociażby z trasą WZ, no to nie sprzyja wzrostowi liczby pasażerów i sprzedaży biletów. Ale no liczymy się z tym, że jeżeli jak już te remonty podstawowe zostaną dokonane i miasto będzie troszkę bardziej odkorkowane, to będzie i lepiej, i sympatycznie się jeździło komunikacją miejską. Też jest dużo rowerzystów, prawda? To też na to trzeba zwrócić uwagę. Mamy dobrą pogodę, już wiele tygodni, więc wiele osób wsiada na rowery, jeździ. No ale tak, no zaraz wrzesień, no to wiadomo, że wrzesień to jest ten miesiąc, gdzie się od nowa ten ruch zaczyna. I no, tych pasażerów Wam z dnia na dzień przybędzie, nie? Dokładnie, tak jest.
ale mi chodzi o to, że no skoro ich przybywa sukcesywnie, a na ulicach widzieć tyle samochodów, to co? To jest to wyzwanie, żeby ci wszyscy ludzie zaczęli myśleć o tym, żeby przesiąść się do komunikacji miejskiej, a wtedy no, to trzeba też rozumieć politykę miasta. Polityka miasta opiera się m.in. o obserwacji właśnie tego, ile osób korzysta z komunikacji miejskiej. My staramy się patrzeć, tutaj Zarząd Dróg i Transportu prowadzi takie kontrole na przykład o stopniu napełnienia pojazdów i okazuje się, że są takie linie czy takie kursy, gdzie pasażerów jest niewielu i wtedy zaczyna się myślenie o tym, czy ten kurs, czy te przejazdy, czy ta dana linia na przykład jest w ogóle opłacalna z punktu widzenia miasta. Także też trzeba myśleć o tym, że przesiadając się i uciekając z komunikacji miejskiej, no każdy z nas, to jest takie koło, tak, które cały czas gdzieś tam funkcjonuje, że doprowadza do tego, że coś staje się nieopłacalne, z czegoś trzeba rezygnować, tych linii zaczyna być czasem mniej. A czasem, my wolelibyśmy na pewno, żeby ich było jak najwięcej, żeby jednak większość łodzian podróżowała komunikacją miejską. W przypadku torowisk czy linii autobusowych tutaj też dla nas jest, byłoby to ułatwieniem, ponieważ mniej stalibyśmy w korkach. No z drugiej strony spróbujmy sobie uświadomić, że na przykład w autobusie 12-metrowym średnio podróżuje 50 osób, powiedzmy. To jest radio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi. A wzdłuż tego autobusu na linii, na pasie obok są w stanie stanąć 3 samochody, które zazwyczaj jest po jednej lub po 2 osoby. To jest 5 osób i zajmują tyle samo miejsca w przestrzeni miejskiej w ruchu, co ten autobus, który przewozi no, tak dużą liczbę osób. Gdyby tych samochodów było trochę mniej, bo te kilka osób się przyjadło do autobusu, oczywiście te osoby, które mogą, które mają taką pracę bardziej jakąś stacjonarną, to myślę, że i wszystkim nam podróżującym byłoby o wiele lepiej w naszym mieście. Rozmowa w studiu, moi drodzy, trwa. W studiu Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Łodzi. Jeszcze jedna rzecz, którą warto przytoczyć osobom, które będą przyjeżdżały do Łodzi albo chcą się zapoznać z tym, jak funkcjonuje komunikacja miejska, to zachęcamy Państwa do tego, żeby poza odwiedzeniem strony internetowej www.mpk.los.pl, poza wizytą w sklepie internetowym migawka.los.pl, abyście Państwo skorzystali z takiej możliwości dołączenia do nas na Facebooku. Mamy dwie strony facebookowe, jedną MPK Łódź spółka ZO, druga to MPK Łódź Traffic. Każdy z tych kanałów jest troszeczkę inaczej targetowany, troszeczkę inaczej opowiada o tym, co się dzieje w MPK. Jeżeli chodzi o ten profil MPK Łódź, to tam znajdziemy informacje z życia spółki, tam są instrukcje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, pokazujemy i pomagamy korzystać z komunikacji miejskiej, odpowiadamy też na pytania tam. Natomiast ten drugi profil MPK Łódź Traffic to jest źródło wiedzy o utrudnieniach, korkach, zmianach w organizacji ruchu i tutaj też wydaje się, że dla pasażerów jest to przydatne, aby takie dwa profile posiadać, wtedy jesteście Państwo z nami na bieżąco, wiecie, co się dzieje, co się zmienia. Zachęcamy też do znajdowania nas na YouTubie. Tam mamy też swój kanał, gdzie umieszczamy filmy, ale również umieszczamy na przykład relacje z wizyt w studiach radiowych, tak jak tutaj, ponieważ no czasem wysłuchanie takiej audycji jest niemożliwe dla wszystkich, więc mając tą świadomość, my staramy się to archiwizować, wyrzucać do sieci, żeby każdy mógł sobie wysłuchać na spokojnie, więc jeżeli Państwo dołączyliście do nas na przykład w którymś momencie dzisiejszej audycji, to gwarantujemy, że za kilka dni, mamy nadzieję, tą audycję znajdziecie właśnie na kanale YouTube razem z innymi audycjami, z innymi filmami, w których przybliżamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy jeszcze dodać taką informację, że cały czas pracujemy nad systemem dystrybucji, rozbudowujemy go. Pierwszą fazą było wprowadzenie migawki w Łodzi, kolejną było dołączenie do migawki sieci biletomatów. Kolejnym krokiem było dołączenie miast, które są wokoło Łodzi, czyli Pabianic i również Zgierza, tak? Planujemy niedługo dołączyć miasto Zgierz do systemu migawka. Migawka jest też nośnikiem biletów WBA, tak już żeśmy powiedzieli, więc spina jak gdyby całą aglomerację łódzką, gdzie na jednym nośniku możemy mieć różne rodzaje biletów, aby pasażer mógł na jednym nośniku podróżować sobie po całym województwie łódzkim, tam gdzie chce i sobie życzy. I co ważne, też dzięki biletomatom możemy kupować te bilety, czyli na przykład będąc w Łodzi, a wybierając się do Pabianic, możemy kupić w pojeździe komunikacji miejskiej bilet okresowy do jazdy po Pabianicach. Także to też jest wygodne, nie trzeba szukać kiosków, tak, sklepów, tylko... Tam jest pełna oferta biletów i łódzkie, i zgierskie, i pabianickie.
To czy warto jeszcze wspomnieć, i myślę, że tutaj studenci, którzy przyjadą do Łodzi, mogą się czuć szczęśliwi, to taka akcja, którą prowadzimy razem z naszymi partnerami wokół migawki, troszeczkę taniej z migawką. To jest akcja, która polega nie mniej, nie więcej na tym, że dzięki temu, że mamy migawkę, mamy nie tylko tańsze przejazdy komunikacją miejską, ale też możemy korzystać z ofert rabatowych naszych partnerów, których jest około 100. Tam są restauracje, kawiarnie, kina, teatry, muzea, ale również sklepy, księgarnie. Także zachęcamy tutaj, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeżeli są tacy sprytni pasażerowie, którzy jeżeli sobie przekalkulują te rabaty, które są w stanie otrzymać, no wiadomo, czasem musimy wyjść na miasto, więc warto iść do pizzerii czy do punktu gastronomicznego, gdzie będziemy mieli trochę groszy taniej, to dzięki tym rabatom udaje się tak naprawdę zrekompensować całą migawkę, którą kupujemy. Więc jeżeli ktoś kupuje bilet 90-dniowy, ulgowy, bo jest studentem, no to naprawdę może tutaj poszaleć i znaleźć takie okazje dla siebie, żeby było rzeczywiście taniej. A teraz chwila przerwy w programie Inne Punkty. To był Tydzień w Łodzi. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj przedstawiciele MPK. Zapraszam. Radio Złote Przeboje. To był Tydzień w Łodzi. Wracamy teraz do rozmowy z MPK. I bardzo się cieszymy z tego. Też zachęcamy cały czas partnerów, łódzkie sklepy do tego, żeby dołączały do tego grona partnerów akcji. A to jest tylko dla studentów? Nie, to jest dla wszystkich posiadaczy migawki, ale no, mrużymy oko do studentów, bo wiemy, że oni szukają tych różnych promocji i rabatów. Ale każdy, kto korzysta z migawki, znajdzie cały wykaz partnerów i tego, co oni oferują właśnie na naszej stronie internetowej www.migawka.los.pl. No i pozostaje nic więcej niż tylko zachęcać do tego, żeby korzystać, odwiedzać stronę, dowiedzieć się, jak to wszystko funkcjonuje. I jeszcze nam coś zostało, tak? Prawda? To proszę. Oprócz tego chcieliśmy jeszcze powiedzieć o elektronicznych legitymacjach studenckich. Mamy już w tej chwili 3 uczelnie, z którymi współpracujemy. To jest Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk. No i Wyższa Szkoła Informatyki. I Wyższa Szkoła Informatyki. No proszę, jak to postęp technologiczny poszedł do przodu. Jak ja byłam studentką, to nie było czegoś takiego. Elektroniczna legitymacja. Które udostępniają swoim studentom możliwość, że ich karta właśnie ELS jest również, może być również nośnikiem biletów okresowych, czyli nie musi wyrabiać wtedy taki student migawki, tylko po prostu przychodzi do nas na punkt z ELS-em i my kodujemy bilet okresowy. To jest o tyle wygodne dla studentów, że nie muszą nosić 2 kart, dlatego że każdorazowo przy kontroli trzeba okazać nie tylko migawkę, ale też dokument uprawniający do zniżki, więc jeżeli ktoś ma to wszystko na jednej karcie, no to to jest... Łatwo, miło i przyjemnie. Także tak. Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie do tego, żeby przystąpiły do nas ze współpracą, aby ta forma się rozpowszechniła i żeby student miał, że tak powiem, i legitymację studencką, i aplikację transportową, bilet okresowy na jednej karcie. Bo to jest tak, że te uczelnie same mają się do Was zgłaszać, tak? To znaczy my wyszliśmy do uczelni i staraliśmy się ich przekonać do tego, żeby z nami tutaj podjęły współpracę. Już prowadzimy obecnie rozmowy z kolejnymi 2 uczelniami. Liczymy, że do 1 października do nas dołączą, ale na razie nie możemy zdradzać tutaj tajemnicy. Drodzy słuchacze, myślę, że jeśli chodzi o biletomaty, to już wszystko, prawda? Tutaj już wszystko zostało powiedziane, czyli wiecie już, ile mamy tych biletomatów, gdzie one są, nawet chyba z tej audycji wynika to, jak z nich korzystać, jak obsługiwać te biletomaty. Nie mówiąc już o tym, że instrukcja jest na każdym z nich, że to jest bardzo proste, jak tutaj wszyscy 3 panowie stwierdzili jednogłośnie, można powiedzieć, tak? I że nawet te pierwszaki nie będą miały zbyt wielkiego problemu, idąc, wsiadając, korzystając pierwszy raz, zapewne z mamą pokażę im, jak to się wybija. Zresztą, jeżeli ktoś korzysta z komunikacji miejskiej, to tak naprawdę najczęściej ma jednak tą migawkę, tak? Także moi drodzy, tyle na ten temat, natomiast no, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze tutaj mam pewne pytanie do rzecznika prasowego, bo zbliża się, można powiedzieć, że zbliżają się imprezy, które będzie organizowało MPK, które są związane z pewnymi obchodami.
Jak co roku wrzesień to czas, kiedy odbywa się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Jest to taki tydzień, który jest ogólnoeuropejski i wtedy w przestrzeni publicznej dużo mówi się na temat komunikacji miejskiej, ale również w ogóle zrównoważonego transportu, ponieważ jak wiadomo, to w jaki sposób się przemieszczamy ma znaczenie. Ma znaczenie dla tego, w jakim komforcie przychodzi nam żyć w miastach. I tutaj jednym ze sposobów na to, żeby poprawiać ten komfort życia, jest komunikacja miejska w szerokim rozumieniu, znaczy rozumiana jako zarówno tabor, jako tak naprawdę styl pewnego życia i przemieszczania się. To jest radio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi. Ale również jako infrastruktura i dbanie o tą infrastrukturę. I tutaj wspólnie z Zarządem Dróg Transportu, dlatego że on jako organizator komunikacji w Łodzi jakby jest takim głównym organizatorem wydarzeń. Natomiast my co roku przygotowujemy własne propozycje programowe. No i w tym roku to, co będzie się działo w Łodzi, jest o tyle szczególne, że chcemy pokazać pewną zmianę, która dokonuje się w historii komunikacji miejskiej, w technice i technologii tak naprawdę komunikacji. I będzie to symboliczne, ale myślę dość sentymentalne pożegnanie Ikarusów. Ikarusy, które były w Łodzi od 1959 roku i są takimi legendarnymi autobusami, po raz ostatni wyjadą na ulicę Łodzi. W piątek 18 września będzie okazja do tego, żeby przejechać się po raz ostatni takim liniowym kursem, liniowym autobusem marki Ikarus. Natomiast w sobotę zaprosimy łodzian do tego, żeby odwiedzić zajezdnię autobusową przy ulicy Limanowskiego, gdzie stoją ostatnie 4 Ikarusy. Będzie okazja do tego, żeby zarówno wejść do środka, zobaczyć, jak te pojazdy wyglądają, zrobić sobie ostatnie zdjęcia, ale również uczestniczyć w takim prelekcji, takim mini wykładzie, gdzie będziemy chcieli przybliżyć historię Ikarusów, tego jak te autobusy w Polsce i w Łodzi funkcjonowały i dlaczego były tak wyjątkowe, dlaczego cieszyły się dużym poparciem i znajdowały się w wielu miastach Polski, zresztą w wielu miastach również Europy możemy je spotkać nadal. My już się z nimi żegnamy, wymieniamy tabor na całkowicie niskopodłogowy. Czekamy teraz na kolejną partię 40 Solarisów, które kolejny raz odnowią nasz tabor, także po raz ostatni będzie okazja do tego, żeby spotkać się z Ikarusami. I tutaj wielkie ogłoszenie do naszych pasażerów, do łodzian, ponieważ pożegnanie Ikarusów to też jest okazja do tego, żeby po raz ostatni je uwiecznić i upamiętnić. Więc zapraszamy Państwa do tego, żebyście przejrzeli swoje zbiory domowe. Jeżeli posiadacie gdzieś jakieś pamiątki albo zdjęcia związane z Ikarusami, gdzie te Ikarusy są gdzieś uwiecznione, to my bardzo chętnie wszystkie takie pamiątki od Państwa przyjmiemy, wypożyczymy albo zrobimy chociażby kopię. Wszystko po to, żeby przygotować wystawę. Chcielibyśmy przygotować taką wystawę, która znajdzie się w naszym Muzeum Komunikacji Miejskiej i zachęcamy wszystkie osoby, które mają jakieś takie rzeczy w swoich zbiorach do tego, żeby się do nas zgłaszać muzeum@mpk.loc.pl. Tam przyjmujemy Państwa zgłoszenia, można też przyjść bezpośrednio do muzeum. No i to wszystko będzie uwiecznione, będziemy chcieli to gdzieś tam upamiętnić. Co ważne, dla tych z Państwa, którzy znajdą szczególnie cenne pamiątki, jakieś wyjątkowe albo bardzo ciekawe zdjęcia, chcemy przygotować drobne upominki i nagrody, także tutaj też można liczyć na to, że z naszej strony coś się znajdzie. I to pożegnanie Ikarusów to będzie jeden z elementów, ponieważ pracujemy nad tym, żeby ściągnąć do Łodzi na testy elektryczny autobus. W ramach testów będziemy chcieli zobaczyć, jak on sobie radzi, pokazać też łodzianom, jak ta technologia się zmienia, więc z jednej strony żegnamy Ikarusy, z drugiej strony pokazujemy nowe technologie. I wszystko związane z tym, że jako MPK przygotowujemy się do przetargu, w którym będziemy chcieli takie autobusy do Łodzi sprowadzić, kupić i posiadać i wozić pasażerów już elektrycznymi autobusami. Na razie to tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Do tematu jeszcze na pewno wrócimy w programie To Był Tydzień w Łodzi za tydzień. Dziękuję, pozdrawiam. To jest radio Złote Przeboje 101 i 3 FM w Łodzi.